Siemanko, z tej strony Whitey One. Witamy Was w nowym 2020 roku. To będzie filmik z życzeniami prosto z serducha od nas oraz podsumujemy sobie ubiegły rok. Konrad, dawaj z życzeniami. Kochani, wszystkiego najlepszego w 2020 roku. W 2020, ja chyba źle powiedziałem. Zdrowia Wam życzymy, szczęścia Wam życzymy i fajnej muzyki od nas też Wam życzymy, żeby było jej trochę więcej niż w tym roku, bo w tym roku chyba że z 6 kawałków wypuściliśmy. Życzymy Wam szczęścia takiego, jakiego Wy sobie wymarzycie, a nie tak, jak ktoś Wam narzuci, co nie, Konrad? Dokładnie tak. Dobra, pokażemy Wam teraz filmik z naszego Sylwestra. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Witamy w 2020. A więc, kochani, witamy w 2020 roku. Z tej strony Whitey One, Kuba i Konrad. Trochę śmiesznie wygląda, jak mówię do mikrofonu, który jest przy jednym telefonie, ale wybaczcie to nam. Życzymy Wam z Konradem razem dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i jak najlepszych utworów z naszej strony. Pokażemy Wam teraz, co dzieje się na dworze. Dajcie nam tylko chwilę, żebyśmy zdążyli wyjść. Jeżeli chodzi o produkcję, czyli nasze autorskie kawałki, ani nie poszliśmy jakoś zbytnio do przodu, ani do tyłu. Jesteśmy stabilnie w miejscu, natomiast jeśli chodzi o DJ-kę, nasz sprzęt został upgrade'owany, mamy dużo nowego staffu, a więc cały czas do przodu. Bardzo dużo zainwestowaliśmy w tym roku w sprzęt, jeżeli chodzi o oświetlenie, czy nawet właśnie sprzęt do wideo. Teraz na przykład używamy nowego stabilizatora, testujemy go. W końcu nam słońce nie świeci, to też jest jakiś plus na nowy rok. No i dużo więcej imprez gramy. Dobra, Konrad, czego mogą się spodziewać w nowym roku od nas? Myślę, że na początku możemy zacząć od remasteru, dobrze znanego wszystkim remiksu Britney Spears oraz Will.i.am, Scream and Shout. Ten remiks w zasadzie zrobił w pewnym momencie 100 tysięcy odtworzeń. To jest bardzo duża cyfra na pompowniku, za co Maćkowi bardzo dziękujemy za pomoc. Dlaczego remaster? Otóż historia tego kawałka jest dosyć specyficzna, ponieważ został on zrobiony na sprzęcie za 70 zł. Oczywiście pomijając laptopa, bo to nie o to chodzi. Laptop był za 70 zł? Tak. W pewnym momencie finalnie przestało mi odpowiadać brzmienie tego kawałka, tego remiksu. W związku z czym postanowiłem, że w przyszłości zrobimy remaster, co nastąpiło właśnie teraz. W zasadzie to tyle. No. Utwór brzmiał po prostu technicznie średnio, a nie mieliśmy warunków, żeby zrobić go lepiej, a na imprezach bardzo fajnie buja, więc go odświeżyliśmy. Wielkiej różnicy nie słyszycie, ale jak sobie porównacie starą wersję i nową, to na pewno będzie różnica. Spodziewajcie się od nas jakoś w lutym nowego utworu autorskiego, bardzo klubowego, bardzo fajnego. Polecamy, świetna recenzja utworu. Co dalej? No to zobaczymy. Szykujemy się trochę bardziej pod wakacje. Teraz mieliśmy sporą przerwę na naukę, bo Konrad kończy sesję. Właściwie zacznie dopiero sesję, a ja będę miał obrony. Tak, ponieważ Kuba kończy inżyniera. Dobra, to chyba tyle, co? No. To żegnamy się. Krótko i treściwie. Teraz można w miejscu. Tak więc, jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Był z Wami Whitey One. Trzymajcie się, na razie i cześć. Ej, zostawcie lajka, co nie? Zostawcie lajka, bo mało ich zostawiacie. W sensie, mało ich mamy i tam, jak ktoś nie ma, to suba też może zostawić. Będzie nam miło, przyjemnie. I zostawcie lajka. Pa!